Może nie była to kolejka cudów, ale kolejka dużych niespodzianek. O drugiej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy w dzisiejszym Supersporcie, a w drugiej części o meczach piłkarskiej reprezentacji Polski. Pamiętajcie, żeby oglądać nas na YouTube, na kanale Supersport, żeby oglądać nas na sport.se.pl i żeby czytać o piłce nożnej i nie tylko w papierowym Superekspresie. Ze mną są już goście Jan Tomaszewski, Andrzej Kostyra, czyli zgrany, świetny duet. Dzień dobry panowie. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam. Powiedziałem panowie już o kolejce cudów, ale teraz o wynikach i właśnie o tym, co ta kolejka cudów nawyczyniała w naszej lidze typerów, bo o typowanie chodzi w naszym programie. Za wytypowanie dokładnego rezultatu spotkania są 3 punkty, za wytypowanie wyniku, czyli tego, czy ktoś wygrał, czy zremisował, jest punkt 1. No i właśnie druga kolejka, czyli przekleństwo wszystkich typerów. Po drugiej kolejce w naszej lidze typerów wygląda to następująco. Prowadzi Sport SE.pl, dziennikarze naszego portalu, 14 punktów, tylko 2 punkty za drugą kolejkę. Drugie miejsce zajmuję ja z punktami 11 plus 4 punkty za ostatnią kolejkę. Trzecie miejsce Andrzej Kostyra, punktów 9 plus 2 za ostatnią kolejkę. Ostatnia kolejka, czyli druga seria gier piłkarskiej Ekstraklasy wyglądała następująco. Obok mnie możecie zobaczyć wyniki w najciekawiej zapowiadających się spotkaniach. No Legia sensacyjnie przegrała z Jagiellonią Białystok na własnym stadionie, a Lech Poznań również niespodziewanie zremisował z Płocką Wisłą 2-2. No teraz czas na tabelę ligową. Prowadzi Górnik Zabrze przed Śląskiem Wrocław i Zagłębiem Lubin. Panowie, do was pytanie o tę kolejkę cudów, no bo typowaliśmy, że Legia spokojnie pokona Jagiellonię, że Lech Poznań spokojnie pokona Wisłę Płock, no a stało się inaczej. Panie Janku, co z tą Legią przede wszystkim? No cóż, ja powiedziałem po pierwszej kolejce, że dla mnie cieniasem tej kolejki była Legia Warszawa. Potwierdziło się to po meczu z Nikozją i potwierdziło się to po meczu z beznadziejną, powtarzam, beznadziejnie grającą Jagiellonią. Legia przegrała i tutaj dla mnie winę ponosi jeden człowiek, a właściwie jeden człowiek ze sztabem, czyli Wukowicz. Trener Wukowicz, który nie panuje nad tym zespołem, dla mnie do złudzenia przypomina Rafała Trzaskowskiego polskiej piłki, dlatego że cały czas mówi, no w sumie nie jest źle, ale będzie jeszcze lepiej. A ja mam do niego pytanie, ponieważ w meczu z Nikozją wystawił najlepszy skład, jaki można, bo wiadomo, że to jest Liga Mistrzów, to na jakiej podstawie dokonał 6 czy 5 zmian w meczu z Jagiellonią? Po prostu ten człowiek sam nie wie, co on robi. I dla mnie już w tej chwili jest największym cieniasem Ekstraklasy. To, że właściciel Legii w dalszym ciągu to wytrzymuje, to jest jego sprawa i ma do tego pełne prawo. Natomiast ten człowiek nie panuje nad sytuacją, a wmawia nam wszystkim, że nie jest źle, bo Legia miała dużo sytuacji. Tyle tylko, że nie sytuacje się liczą na boisku, a wynik końcowy. I powtarzam, gdyby Jagiellonia zagrała fenomenalny mecz, zgadzam się z tym, ale Jagiellonia grała cieniutko i pokonała drużynę, która ma potencjał, która powinna o 12 w nocy wstać i każdą polską ligową drużynę pokonać. Mówi pan o Aleksandrze Wukowiczu. Posłuchajmy zatem wspólnie, co Aleksander Wukowicz stwierdził i powiedział po meczu z Jagiellonią Białystok. No przede wszystkim jest złość ze względu na przegraną. My braliśmy wszystko pod uwagę i fakt, że tak mało czasu mieliśmy, żeby się przygotować do tego meczu i to, że zrobiliśmy sporo zmian, co też jest pewnego sensu ryzyko. Natomiast ten mecz tak się toczył i widać było, że po prostu jesteśmy też w stanie go wygrać. Natomiast popełniliśmy w pierwszej połowie praktycznie i tylko w pierwszej dwa duże błędy w obronie indywidualne, które zawsze niestety są też jak na naszym po prostu tutaj
etapie jesteśmy jakoś, w jakiś sposób wykorzystywane przez rywali. Dwa celne strzały, dwie bramki. My tych strzałów mieliśmy trochę więcej. Panie Andrzeju, tak słabo grająca Legia Warszawa to jest po prostu czkawka po odpadnięciu z Ligi Mistrzów, czy poważniejszy problem warszawskiego zespołu? Ja myślę, że czkawkę to ma nie tylko Legia, tylko wszystkie zespoły polskie, które grały w pucharach klubowych Europy, no bo przecież nie tylko Legia przegrała, Piast też przegrał, Krakowia zremisowała, no także Lech zremisował, także no może te, jak jest kolejka po występach polskich pucharach, to może trzeba typować jakieś sensacyjne osiągnięcia i wtedy te typowania będą łatwiejsze. No a jeżeli chodzi o Legię, no cóż, przegrali, no bo te braki koncentracji w obronie, no dwa razy, jak to mówi Tomasz Hajto, laga daleko, no i dwa gole. No Lech też no, trochę pechowo przegrał. Ja myślę, że no tutaj no, jest problem. Ta kolejka ligowa pokazała, no, że ten słaby wynik Legii w pucharach europejskich to chyba nie był przypadek. Panowie, za chwilę porozmawiamy o reprezentacji Polski, ale zanim chciałem was zapytać o zdanie na temat, który poruszył dość ostro Michał Probierz, trener Krakowi. Posłuchajmy zresztą wszyscy razem wypowiedzi Michała Probierza. To nie róbmy już farsy z tymi konferencjami, no już zróbmy normalne, no przecież wszyscy siedzą, wszyscy po knajpach chodzą, wszyscy gdzieś tam razem są, a my robimy dalej online'ową farsę, no, nie, no to jest komedia, no bo to już zaczyna też mnie to śmieszyć, bo gdzieś się ktoś spotka i robi koronawirusa, no to zacznijmy, no to podzielmy to i róbmy normalne konferencje, bo to już mnie też na przykład nudzi gadanie ciągle do kamery i ten nawet się nie może z nikim pokłócić. Panie Janku, co pan sądzi na ten temat? Uważam, że Michał prawie w 100% mam rację. Nie rozumiem, dlaczego te konferencje nie są na żywo. Wiadomo, że inaczej się odpowiada, jak się ma pytania na kartce, to można skonsultować nawet te pytania, a inaczej się odpowiada na żywo. I tutaj nie wiem, dlaczego jest ten zakaz. Przecież można stworzyć kibice na 50% dziennikarzy, żeby było, ale jest jakiś kontakt. Probierz ma rację i uważam, że tutaj powinno się wrócić do normalności. Jedną rzecz jeszcze tylko dodam. Do tej mojej oceny Legii. Chciałem tutaj powiedzieć o Lechu Poznań. Wydaje mi się, że trener Lecha Poznań, ja tydzień temu mówiłem, że tym chłopcom, tym dzieciom poznańskim brakuje takiego krychowiaka, wyrachowanego, który by powiedział 85. minuta, chłopaki, gramy w dziada na ich połowie. Żeby to po prostu, żeby ci chłopcy biegali. A oni są, grają radosny futbol i chcą strzelić w każdej akcji bramkę. To było w meczu z Zagłębiem, kiedy oddali 28 strzałów, przegrali 2-1 w 90 minucie i to było teraz, kiedy mając wynik, przepraszam, Zagłębie było 1-0 i przegrali 2-1, ale tutaj, kiedy mając wynik 2-1, oni chcieli jeszcze strzelić bramkę. I tutaj mam pretensje do trenera Lecha Poznań. Dlatego, że skoro nie ma takiego zawodnika, to te ostatnie 5 czy 10 minut on powinien przy linii stać i niemalże ich instruować i podtrzymywać tej ich akcji ofensywne. Bo grają, naprawdę byli zdecydowanie lepsi, ale nie wygrali tych dwóch spotkań. I to jest takie prawo młodości. Im tutaj, jak nie Krychowiak, to powinien pomóc właśnie trener. Panie Andrzeju, teraz do pana pytanie. Jest pan za powrotem do normalności na konferencjach prasowych w Ekstraklasie? No, oczywiście, że byłbym za powrotem do normalności na konferencjach prasowych, ale boję się, że jest to niemożliwe, bo to dotyczy przecież nie tylko konferencji prasowych na meczach Ekstraklasy. No proszę popatrzeć, teraz konferencja prasowa reprezentacji Polski też zdalnie. Oglądam US Open i tam już doszło do tego, że prowadząca Maria Szet jest w studiu wirtualnym. Mats Wilander jest gdzie indziej. Jest jeszcze jeden z komentatorów jest w Hiszpanii. No to niestety chyba jeszcze przez najbliższych wiele miesięcy to nas czeka. Panowie, przechodzimy płynnie do reprezentacji Polski, no bo w tym tygodniu to najbardziej kibiców interesuje. Oczywiście zapytam was o waszą opinię na temat naszej kadry, odnośnie również dwóch spotkań, które czeka naszą drużynę, ale najpierw posłuchajcie wspólnie z nami wywiadu, który specjalnie dla was przeprowadziłem z gwiazdą naszej drużyny Grzegorzem Krychowiakiem.
brakowało tego. Tak, tej atmosfery, kadry. Mimo, że te najbliższe mecze gramy na wyjeździe, to brakowało przyjechania, spotkania się ze znajomymi, z zawodnikami, ze sztabem, poczuć na nowo tej atmosfery. Jak, powiedz, odbierasz te rozgrywki Ligi Narodów? Z jednej strony to tak jak mecze towarzyskie, ale z drugiej strony no, punkty, walka o punkty i walka z poważnymi rywalami. Przede wszystkim, no, tak jak często powtarzam, jak wychodzi z orzełkiem na piersi, to jest mecz towarzyski, czy o punkty, daje z siebie wszystko. Wydaje mi się, że każdy chce pojechać na Euro, więc nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie jakiś zawodnik pomyśli, że nie da z siebie wszystkiego. Więc podchodzimy do tego meczu jak do meczu na Mistrzostwach Europy czy w eliminacjach. Panie Janku, Grzesiek Krychowiak to pod nieobecność Lewego taki naturalny lider reprezentacji Polski? Tak, Grzesiek Krychowiak do tej pory łącznie z Glikiem byli tymi liderami, dyrektorami gry defensywnej. Robert robił to z przodu, kapitalnie robił. Ja uważam, że Zieliński przejmie rolę w tej chwili Lewandowskiego, a Grzesiek będzie grał swoje, bo ta kontuzja jego, całe szczęście, jest nie jest ciężka, będzie grał. Jestem przekonany, że Grzesiek i Zieliński, który będzie tym, moim zdaniem, no zresztą nie wiem jak wystawi skład, ale który będzie tym takim playmakerem, przejmie rolę Roberta Lewandowskiego. Jestem przekonany do tego, pomimo tego, przepraszam, że tak powiedziałem, że uważam, że te 2 lata Brzęczka to jest zmarnowany czas kadry i mam nadzieję, że teraz zacznie pracować jako selekcjoner, a nie jako jakiś kolekcjoner i trener ligowy. No właśnie, mam pytanie do was obu panowie o Jerzego Brzęczka właśnie. Może od pana Janka znów zacznę. Panie Janku, po pierwsze, czy jest pan zadowolony, że Jerzy Brzęczek jest trenerem, selekcjonerem kadry nadal? A po drugie, co pan sądzi o tej promocji biografii ostatnio Jerzego Brzęczka? Padło tam takie zdanie, że Jerzy Brzęczek to Kazimierz Górski naszych czasów. Co pan sądzi o tym? Pierwsze po pierwsze, uważam i uważałem, że te 2 lata, powtórzę, są zmarnowane. Dlaczego? Bo przez te 2 lata nie mamy systemu gry. Czy my gramy raz 3 dziewiątkami, raz 2 dziewiątkami, raz 3 defensywnymi pomocnikami? Tak tylko można grać w polskiej lidze. Powtarzam, w polskiej ekstraklasie, gdzie można grać 1-10 i wygrać Mistrzostwo Polski. Na arenie międzynarodowej już trzeba prezentować pewien styl. Nasz styl, który wypracował Adam Nawałka, jest po prostu, polegał na tym, że było to 1-4-4 Zieliński-Lewandowski. I ten styl, moim zdaniem, powinien być cały czas stosowany. Brzęczek zastosował to przed meczem swoim inauguracyjnym z Włochami. Wyszło to fenomenalnie, potem zaczął cudować. I praktycznie myśmy grali z Izraelem 2 dziewiątkami, potem tam gdzieś u nas z Mołdawią czy z kimś tam 3 dziewiątkami. Po prostu jest to sabotaż, moim zdaniem. I teraz trzeba ten pierwszy mecz, który będzie z Holandią, zagrać tak, jakbyśmy występowali przeciwko chyba Irlandii, bo Irlandia wejdzie w tych barażach, i grać już cały czas jednym systemem, żeby nastąpiła automatyzacja w grze, żeby nastąpiło to, że chłopcy, którzy wchodzą, zawodnicy, którzy wchodzą rezerwowi, zmieniają zawodników, oczywiście będą grali słabiej, ale będą grali to samo. Jeśli chodzi o pana Kazimierza Górskiego, to pan Kazimierz Górski właśnie dopracował się tego stylu, że myśmy grali 4-3-3 i obojętne, czy na skrzydle grał Grzegorz Lato, Robert Gadocha, czy ich zmiennicy, myśmy grali to samo. A porównanie Brzęczka do pana Kazimierza Górskiego uważam za, no nie powiem przestępstwo, ale wykroczenie. Panie Andrzeju, no właśnie, Jerzy Brzęczek to Kazimierz Górski naszych czasów, czy ciut przesadzone to jest? No dajcie spokój, no przecież jakieś jaja. Z jednej strony mamy najwybitniejszego od czasów, no można mówić, czy Kazimierz Górski, czy Felix Sztam. To są najwybitniejsi trenerzy w historii polskiego sportu. A Jerzy Brzęczek, no nic jeszcze nie osiągnął, nie, no to jak to by...
można było powiedzieć, że to jakieś jaja. No, życzymy oczywiście trenerowi Brzęczkowi wszystkiego najlepszego, żeby stał się legendą polskiego życia szkoleniowego, żeby osiągnął wielkie sukcesy, ale boję się, no, życząc mu jak najlepiej, że jednak Kazimierzem Górskim to będzie mu bardzo trudno zostać. Nie, no to jest jakiś kabaret, takie porównanie. Panowie, bardzo dziękuję Wam za ciekawe, kąśliwe komentarze. Widzimy się oczywiście w następnym odcinku, w którym będziemy podsumowywać mecze kadry, no i typować mecze. Tak, panie Janku? Przepraszam. Tak? W moich wypowiedziach nie było żadnej, nie wiem, złośliwości. Ja po prostu powiedziałem swoje zdanie, z którym sam się zgadzam, co wcale nie znaczy, że jest to dogmatem. Dziękuję panowie bardzo. Jan Tomaszewski, Andrzej Kostyra. Obok mnie możecie zobaczyć grafikę z tabelą typowań. Króciutko podsumuję. Sport.pl na miejscu pierwszym, punktów 14. Drugie miejsce Przemek Ofiara, punktów 11. Trzecie miejsce Andrzej Kostyra, punktów 9. Dziękuję za oglądanie tego odcinka poświęconego nie tylko Ekstraklasie, ale również reprezentacji Polski. Pamiętajcie, żeby oglądać nas na Sport.pl, żeby subskrybować kanał Supersport na YouTube. Pamiętajcie o łapkach w górę, o zaznaczaniu dzwoneczka i oglądaniu naszych programów Supersportu, czy to Futbologii. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Cześć.